Najstarsze objawienie maryjne w Polsce, choć zdaniem wielu szatan ma dziś swoje 5 minut i stara się zagarnąć jak najwięcej, wygrywa jedynie pojedyncze bitwy, nie wygra całej wojny. Najstarsze w Polsce miejsce objawienia Maryi niosło o tym świadectwo przez 1000 trudnych lat. Wśród miejsc szczególnej obecności Maryi najwyższym poważaniem cieszą się sanktuaria, u których początku leżą objawienia Matki Najświętszej, Lourdes Fatima, La Salette, polski Gierszwałd i Licheń. To miejsca, gdzie niebo dotyka ziemi, tu dzieją się cuda, tu dokonują się nawrócenia, tu jednają się rodziny, rodzą się powołania. W wielu z tych miejsc znajdują się źródełka. Działa w nich nie magia, lecz łaska, a naczyniem do jej zaczerpnięcia jest wiara. Światło na wzgórzu. Przed 1000 lat w trójkąt między Bydgoszczą, Chojnicami a Piłą została wpisana niewielka miejscowość zwana dziś Górką Klasztorną. Kiedyś mówiono o niej Górka pod Łobrzenicą lub Górka na Krainie. W prastarych czasach była ona miejscem postoju na szlaku bursztynowym. Na szczycie znajdującego się tam wzgórza prawdopodobnie oddawano cześć pogańskim bóstwom. Jeśli tak rzeczywiście było, to wyrzucenie z tego miejsca złego ducha zostało dokonane przez największego wroga szatana, zawsze zwycięską Maryję. Matka Najświętsza zastąpiła fałsz prawdą, błyskotki piekła bogactwem nieba, a lęk radością. Miejsce pogańskie stało się chrześcijańskie, odwiedzane z bojaźnią i trwogą, i to tylko w czasie wyznaczonym przez pogańskich kapłanów. Zmieniło się w miejsce tłumnie nawiedzane przez wiernych. Każdy dzień stał się tam uroczystością. Zamiana ta jest dla nas znakiem, że Bóg i dziś może zamienić pogańskie miejsca na sanktuaria pełne obecności triumfatorki nad złem Maryi. Dobiegało końca pierwsze stulecie drugiego tysiąclecia. Ziemie na krainie były już schrystianizowane, choć pogańskie wierzenia stawiały jeszcze opór. Przybywały tu wraz z upieszczymi wyprawami z Prus i z Pomorza, jednak lud nie cofnął się już do pogańskiego mroku. Wraz z chrztem otrzymał potężnego Zbawiciela i bliską każdemu sercu Matkę. Co ciekawe, tamtejszy lud od początku darzył szczególną czcią właśnie Maryję. W tamtym ludzie musiała istnieć wielka cześć i miłość do Matki Bożej, skoro odwdzięczyła się mu w sposób niezwykły. Osobiście zjawiła się na górce i przez kolejne pokolenia pozostaje tam obecna. Hojnie rozdaje łaski okolicznym mieszkańcom oraz pielgrzymom. W 1079 roku Matka Najświętsza ukazała się prostemu człowiekowi, pasterzowi, który przyprowadził bydło do studni znajdującej się wśród okolicznych dębów. Pasterz zaczął poić zwierzęta. Nagle ujrzał wielkie światło. Powalony nim leżał twarzą na ziemi. Światło dalej zalewało wzgórze. Kiedy wreszcie ośmielił się podnieść oczy, zobaczył przed sobą Matkę Jezusa, która stała w wielkim majestacie. Kroniki odnotowały, że pasterz z jak najwyższą czcią oddał jej pokłon pełen uwielbienia, z jak największą pobożnością, na jaką mógł się zdobyć. Starał się ją uczcić. Rzadki to przypadek w historii objawień, ale wszystko wskazywało na to, że Maryja nie zamierza stąd odejść. Stała przed modlącym się i śpiewającym pasterzem tak długo, aż zaczęło mu się wydawać, że Pani z nieba nie opuści już nigdy tego miejsca,
Kronika podaje, że pobiegł co tchu do najbliższej wsi, zwanej Rataje, oddalonej zaledwie o 1 milę włoską, około 1,5 kilometra, i opowiedział przedziwne sprawy Boże. Nie minęło wiele czasu, gdy powrócił z tłumem ludzi. Nikt z przybyłych nie ujrzał Madonny, ale wszyscy zobaczyli klęczące zwierzęta. Gdy tłum dostrzegł klęczące bydło, uznał, że przy studni rzeczywiście stanęła Matka Boża, a skoro wybrała to miejsce, więc pewnie chciała wskazać na studnię. Prości ludzie mieli rację. Gdy zaczerpnęli wody, ta miała cudowne właściwości. Leczyła choroby, przywracała siły, umacniała serca. Próba wierności. Wieść o wybraniu tej ziemi na miejsce objawienia szybko dotarła do wszystkich zakątków królestwa. Polska znalazła się wśród wybrańców Maryi. W Polsce przyszła do prostego pasterza. Jest to znak, że wiarę i cześć Maryi przechowają przez wieki ludzie prości. Kult Pani na Górce, która wybrała polskie ziemie, był drugim czynnikiem w integracji nieutwierdzonej w pełni polskiej państwowości. Pierwszy element stanowił kult biskupa Stanisława, zamordowanego na rozkaz króla 2 miesiące przed objawieniem. Wkrótce nad studnią wybudowano dębowy kościółek. Nigdy nie stał on samotnie w lesie. Nieprzerwanie otaczała go rzesza czcicieli Maryi, w większości uroczystości nie mieszcząca się w dębowym gaju. Niebawem prości ludzie mieli udowodnić, że prawdą jest to, co odczytali w znaku objawienia się Maryi. Jednemu z nich, ubodzy i zwyczajni, to oni wytrwali w miłości do Maryi, choć za okazywaną jej cześć groziło im wiele niebezpieczeństw. W czasie reformacji właściciele tamtejszych ziem przyjęli kalwinizm, zaczęli też prześladować pielgrzymów. Spalono świątynię, a studnię zasypywano kamieniami. Mimo trudności lud dalej przechodził do swej pani. Studnię oczyszczał z kamieni i wiernie bronił miejsca najstarszego kultu Matki Bożej w Polsce. Zmysł wiary. Gdy fala protestantyzmu cofnęła się na miejsce starej świątyni, wybudowano nowy kościół i klasztor, w którym zamieszkali ojcowie Bernardyni. W kościele niebawem znalazł się wizerunek Matki Bożej Niepokalanej. Jego tytuł potwierdza to, że na kilka wieków przed ogłoszeniem dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny Polska wiernie broniła tej prawdy wiary. W owym czasie liczni Polacy składali nawet tak zwany ślub krwi, którym obiecywali za wszelką cenę bronić godności Maryi Niepokalanie Poczętej, a w razie konieczności ponieść śmierć w obronie jej tytułu. W czasie rozbiorów doszło do kasaty zakonu ojców Bernardynów. Kościół okradziono i spalono. Mimo to kult maryjny przetrwał w tym miejscu. W najtrudniejszych nawet czasach wierni przekradali się do studni, by czerpać z niej wodę dla siebie i innych. Gdy świątynię udało się odbudować, odmalowano też spalony obraz. Twarz, dłoni i stopy Maryi nabrały nowego wyrazu. Ponadto wizerunek okryto srebrną sukienką. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w Górce zamieszkali misjonarze Świętej Rodziny. Im zawdzięczamy namalowanie nowego obrazu Maryi, za pośrednictwem którego Matka Boża działa cuda. W 1965 roku kardynał Stefan Wyszyński ukoronował ten obraz koronami papieskimi. Najstarsze dęby w Górce Klasztornej pamiętają dzień objawienia się Matki Bożej. Ten pozbawiony wpływów demona teren stał się miejscem rekolekcji, dni skupienia i prywatnych spotkań z Maryją. Łask w Górce Klasztornej nigdy nie brakowało. Nie brakuje ich również i dziś.
zaś wielowiekowa cześć do Maryi niepokalanie poczętej wskazuje nam drogę, o której mówi korona wszystkich objawień, czyli Fatima. Nasz ratunek jest w niepokalanej. Ona zwyciężyła w górce, na krainie, zatriumfuje też w naszych czasach.